Jest to, proszę Państwa, absurd, wyrok absurdalny, pokazujący, jakie dzisiaj mamy czasy. Czasy, kiedy złodziej, bandyta, aferzysta nie idzie do więzienia, a ludzie, którzy udostępnili, pozwolili dzieciom, żeby mogły ćwiczyć, rozwijać sobie pasję, są karani albo aresztem, albo grzywną. Już w tej chwili mogę powiedzieć jako prezydent miasta, że nie zapłacimy tej grzywny. Dlaczego? Dlatego, że no byłoby to zwycięstwo zła nad dobrem. Nie po to zostałem wybrany prezydentem, żeby promować takie zło w czystej postaci. Dlatego jestem w tym momencie już gotowy. Mogę w każdym momencie iść do aresztu, do więzienia. To są bezsensowne wyroki, także pokazujące, jak jednostka może wpłynąć, terroryzować wręcz dzieci, społeczeństwo Włostowic i całego miasta. Dwie osoby ciągle, którym wszystko przeszkadza, które wybudowały się przy boisku, budując się przy boisku szkolnym, Orliku, szkole, przeszkadza im, że dzieci biegają i grają w piłkę, to jest to zbrodnia. Jest to zbrodnia na tych dzieciach, zbrodnia na mieszkańcach Puław i na to mojej zgody nie ma. A takie boiska, które tu mamy za sobą, Orliki, wybudowano je dla dzieci ze środków zewnętrznych. Dla kogo my mamy je budować, skoro po zajęciach szkolnych nie można z nich korzystać? Jestem dumnym mieszkańcem Puław, zrobię wszystko, żeby można tutaj było ćwiczyć.